witamy Was dzisiaj z wyprawy szczupakowej. Mamy wrzesień, czyli zaczyna się powoli czas dobrego żerowania szczupaków, dlatego teraz za tymi rybami dzisiaj się wybieramy. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Pogoda iście letnia, słoneczko, dosyć ciepło, kilka godzin na wodzie. Liczymy na jakieś efekty. Dzisiaj się skupiamy tylko i wyłącznie na szczupaku. Żadne klenie, żadne jazie, żadne bolenie. Wiesz co, najpierw staniemy tutaj i rzucimy na ten, wzdłuż główki, dobra? Tu zaraz rzucę. O, badamy spuciznę. Zaczynamy od narożników i próbujemy delikatnie też na napływie, a później przepłyniemy sobie później na warkocz, tam za warkoczem spróbujemy. O tej porze roku właśnie tutaj drapieżniki lubią stać, drobnica zbiera się przy tych główkach. Tam nie ma dużego uciągu wody, a woda już coraz chłodniejsza. Na końcu zestawu żabka, rzucałem w klatkę. Prawdopodobnie szczupak na końcu zestawu. Nie jest chyba duży, bo nieduży szczupaczek, ale fajna walka, ale łyknął. Rzucałem żabkę, kilka okrętów kołowrotkiem, czekałem aż spadnie i w momencie tego spadu szczupak uderzył. Pięknie zacięty w nożyczkach, o, nie ma szans na zejście. Blaszka nieduża, leciutka. A dzisiaj łowimy szczupaki na lekko. O, taki pistolecik. Fajny. Na pewno wymiarowy. Dobra, wypuszczam. Rośnij. Zobaczymy, czy coś większego siądzie. Poszło. Niespodzianka, mały kleń między główkami na wachodłówkę, że tu gdzieś się zapędził ten klenik. Ale tu głęboka główka, naprawdę bardzo dużo wody. Tu na jesień musimy się na pewno pojawić. Najgłębsza chyba główka na naszym odcinku. Przynajmniej tak rzucam, to leci, końca nie ma. Wahadłóweczkę sobie tak podrywam. Co jakiś czas tak wędką poczerpuję, przerywam zwijanie, żeby jednak wprawić ją w taką bardziej atrakcyjną pracę. Ona sama siebie ładnie pracuje, a jednak te kolebanie na boki tam wyzwalam, które bardziej prowokują ryby do brania. No trzeba się postarać, jeżeli się łowi na wahadłówkę. Nie jest tak prosto, jakby się mogło wydawać. Można rzucać, tylko zwijać. Ona tak swój ruch osiągnie. Ale jeżeli jest szansa na poprawienie atrakcyjności pracy przynętej, to trzeba z tej szansy korzystać. Okonki. Biorą, na razie szczupaki odpuściły. Spójrz, jaki fajny. Nastroszony. Ja też na żabkę, tylko mam troszeczkę inny kolor niż ty. Dobra, do wody, niech idzie, niech rośnie, albo idzie po większego. Próbujemy tutaj łowić szczupaki między główkami. Póki co, na razie okonki tylko biorą. Fajnie tak żółwiona. Ty masz miedzianą całą, a ja mam troszeczkę ze srebrnym. Dzisiaj takie jakieś mikruski biorą. To szczupaka nie ma tutaj. No. Takie fajne miejsce między główkami, główka długa. Tam prościej widocznie niż w nurcie. Już się woda w ogóle chłodniejsza zrobiła, tak więc. Ale na rybku jest masa, tak między główkami. No. Woda się wyklarowała, widać teraz te rybki. Jest tego naprawdę dużo. Rzucam taki przesmyk między trzcinami, nie jest tam zbyt głęboko. Ale do płcizny to też nie można tego miejsca zaliczyć.
kolejna główka, kolejne stanowisko. Zaczynamy jak zwykle od napływu i zaczynamy rzucać również w narożnik główki. Widać, że główka jest dosyć płytka, ale tam dalej może być troszeczkę więcej wody. Ten kwadrat nas informuje, że tutaj jest zewnętrzny zakręt rzeki. Na następnej główce mamy już krzyż, czyli informuje nas o tym, że nurt będzie zaczynał schodzić na drugą stronę rzeki. Przycięte. Pistolecik chyba, czy paczek. Na co łowisz? Na żabkę. Dobra ta żabka. No na razie daje ryby. Tak, nieduża ta rybka, ale jednak jest. My dzisiaj łowimy szczupaki na lekko tak naprawdę, tak, nie? Tak, bo to leciutka blaszka, niewielka naprawdę. Kij też delikatny. Uniwersalnego. No, ryba wymiarowa na pewno. A, piękna świeca. Ja się teraz chyba wypił, wiesz? Jest. Naprawdę, nie siedział mocno. Nożyczka wziął? Tak. No, tak parę razy jakby się rzucił, to może by się wypił. Na pewno. A, widzisz, nie było mocno. Jakieś 55 cm. Nie więcej. Sprawdzę, z ciekawości lama. No jak ja mówiłem, 56 cm. Ustawiamy się łodzią tak, żeby stać mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie łowimy krenie i jazie latem i wiosną. Z tym, że nie interesujemy się już tym miejscem, tylko rzucamy wzdłuż główki i zajmujemy się tutaj, można powiedzieć, tym narożnikiem i tutaj miejscem przed narożnikiem. To miejsce nie wygląda na zbyt głębokie. Podejrzewam, że tam jest może z metr, półtora metra może maksymalnie wody. Tak nie jest wcale płytko, ale wygląda atrakcyjnie i tutaj naprawdę śmierdzi rybą. Spróbujemy to miejsce obłowić dosyć skrupulatnie. Mam wahadłówkę założoną, niewielką i na to będę próbował zwabić rybę. Przynęta jak padnie do wody, to chwilę odczekuję, nim opadnie bliżej dna. Rzucam, przestaję zwijać, znowu powoli kręcę, tak żeby tą właśnie wahadłówkę wprawić ten niekontrolowany ruch. Żeby się nie kręciła cały czas wokół własnej osi, jako obrotówka, tylko żeby jednak opadała na dno. Sprawia wrażenie takiej trąconej rybki. Drapieżnik, jak widzi tak dziwnie pracującą przynętę, to dziwnie. Jak widzi w taki sposób pracującą przynętę, to ma wrażenie, że jest rybka właśnie lekko trącona i ona się dla niego wydaje bardzo łatwym łupem. Bramno dwa razy. Co to będzie? Szczupak. Poszła raz seryjka. No. Szczupak, szczupak. O, to będzie chyba większy. O kurczę. Idzie? Patrz, wiesz, to masz delikatny kij. Tak, 14 tak, gram. Ja też to uwzględniam. Nie, większy, większy. Tam. Większy? No nie jest wielki, ale jest większy. Zdecydowanie. Na dwa razy brał. Zobaczcie, z jakiej płytkie zatoki. No, jest grubszy. O, fajny, grubasek. Grubasek. Znowu na żabkę. Znowu na żabkę. Niech się wyszaleje, lepiej tutaj, niż ma mi potem zejść. Fajna rybka. Tak, ten fajny. Grubszy. Czyli wędka okoniówka, tak? Tak. Z 14 gram. Uniwersalny patyk, można powiedzieć. Ale serii urok. Serii urok, tak. Czyli dedykowane pod okonie to są wędki. Dedykowane pod okonie. Ale nie ma problemu z takim szczupakiem, nie? Żadnych. Czyli jeszcze w ogóle czuję zapach, że ta wędka ma. Właśnie, wiesz co, chciałem przetestować. Dzięki na jakichś rybkach większych. No i jak takiego szczupaka wyciągnął z nurtu wody, to jest w porządku. Uważaj na... Okej. Okay. Fajna ryba. 60 cm. Bardzo fajny szczupak. No fajny, fajny.
Czyli branie też było, musiało być energiczne. No mówię, na dwa razy brał. Pierwszy raz Selika zaciąłem, to widocznie odsunąłem mu od pyska, ale poprawił. Fajnie pracuje ta przynęta, bo kolebie się na boki, tak majestatycznie się wykłada. Zbierz go. No właśnie, ciekawości, nie? 62 cm. Fajnie grubasek. Fajnie 60, grubasek. Na jesień się już karmi. Żal takiej rybki. Pokażę wam na co łowię. Niewinna wachodłóweczka, żabka się nazywa. Taki kształt, dosyć mocno wyprofilowana, dlatego ma agresywną parcę stosunkowo, ale ma charakteryzuje to, że jak popuścimy ściąganie, to zaczyna tak fajnie zimnie falować. Ona pracuje już przy opadzie, naprawdę odchodzi tak niekontrolowanie na boki. Ma się wrażenie, że faktycznie wygląda jak prawdziwa żywa rybka. Takie dosyć jasne malowanie, no, żółty kolorek ma. Tomek łowi na taką patynkę, ja na to. Ona jest inaczej sprofilowana, bo jest szerszą częścią podpięta do stalki, a przy węższej stronie ma kotwicę. Czyli może powiedzieć, że odwrotnie niż tradycyjne zbrojenie wahadłówek. Pistolecik. Mały szczupaczek. O, ale skacze. Wypiął się. Niewymiarowy. Niewymiarowy szczupaczek. Znaczy wymiarowy. Tak pod 50. Początkowo myślałem, że mam zaczep. Nie walczył? Zaciąłem. Nie, nic nie walczył w ogóle. Dopiero potem poczułem, że zaczyna się szarpać. Szczupak jak jest delikatnie wcięty, to jego najczęściej ratuje to, że potrafi zrobić świecę. Jest jedna jedyna ryba, która tak potrafi się uwolnić z przynęty. Co nasz to raczej łbem tłucze na powierzchni. A szczupak jednak potrafi wyskoczyć. Tutaj pokazuje właśnie swoją klasę. Szczupak wyskakując, robiąc świecę, luzuje żyłkę między wędkarzem a przynętą i w ten sposób potrafi się oswobodzić. Jeżeli uda nam się przepłynąć przez płocizny i mamy taką szansę obłowienia basenów między główkami, to wpływamy tutaj. To jest przykład takiej główki, ona jest bardzo długa. Ma bardzo atrakcyjny narożnik, bo tam są i trzciny, jakieś zalane trawki. Jest nawet dosyć sporo wody, jak na obecne warunki. Można powiedzieć, że nawet jest głęboko. Takie miejsca próbujemy też właśnie obłowić. Rzucamy wzdłuż główki, rzucamy tutaj w stronę wysepek, które są zaraz pod wodą, bo to ładnie, pięknie widać, nawet bez okularów polaryzacyjnych. Na wyjściu właśnie z takiej płcizny na głębszą wodę mogą stać drapieżniki. W takich miejscach, tych właśnie zalanych wysepkach, tych lekko zalanych, mogą stać nie tylko szczupaki, ale też balenie. One uwielbiają takie właśnie miejsca. Drobnica się wygrzewa na tych płytszych miejscach, rejonach, a ryby sobie czekają, drapieżniki na tych głębszych, albo startują czasami, bo to widowiskowo wygląda. Startują na te płcizny i tam stamtąd zbierają rybki. Łyski wahadłowe wracają do łask wędkarzy. Są to bardzo wdzięczne przynęty. Stosunkowo łatwo się nimi łowi.
Najczęściej jest tak, że najczęściej zarzucamy przynętę i zwijamy ją powoli do siebie. Wtedy błyska wahadłowa wpada w ten swój wahadłowy ruch. Oprócz jednostajnego zwijania błyską wahadłową możemy na wszelkie sposoby grać tą przynętą. Czyli poszarpywać, troszeczkę wypuszczać ją, przerywać zwijanie. Każde takie tego typu akcja powoduje to, że praca przynęty się zmienia, czyli błyska zaczyna pracować, za chwilę gaśnie, dostaje innego rodzaju drgań, wpada w takie wahadło, podciągamy do góry znowu jakoś inaczej zaczyna pracować. To wszystko, każdy taki ruch nienaturalny wabi ryby, dlatego że ryby myślą, że to jest jakaś trącona rybka i że coś takiego jest dla nich bardzo łatwym kąskiem. Dlatego wahadła, mam rybę. Właśnie tak jak wam mówiłem przed chwilą. Coś takiego się wydarzyło. Delikatne podciągnięcie, nieduże coś. Nie wiem, czy to nie jest okoń czasem. Być może okonek albo jakiś nieduży szczupak, ale obstawiam okonia. Mały boluś. Wziął. Tak jak mówiłem, popuściłem leciutko i jest rybka. Dlatego błyska wahadłowa moim zdaniem zawsze będzie fajną przynętą. Warto mieć kilka rodzajów błystek w swoim arsenale wędkarskim. Czasem na gumę nie weźmie, a ten wahadłowy ruch, który ma błyska wahadłowa, spowoduje to, że skusi rybę. Dobra, wypuszczam go. Niech sobie rośnie. Branie bardzo mocne, typowo boleniowe, popadającą przynętę.